Dzień dobry. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Literaccy. Słuchajcie, to nie jest plama, tylko jest to woda, bo chciałem... Elegancko wyglądać przed publicznością. Tak, ale mi nie wyszło. Natomiast, jak już wiecie, tą stronę elegancji i takiej estetyki pełni zawsze Małgosia. Poczekaj. Jest równouprawnienie, więc ja nie wiem, czy ja bym chciała... odpowiadać za tę stronę estetyczną i że co to oznacza, że nie mam też innych funkcji? Ale oczywiście, że nie. I zaraz to postaramy się Państwu udowodnić. Przychodzimy do Was z bardzo ważną książką, którą przeczytaliśmy wspólnie. Jest to książka Tien Daiton, Znajdź spokój wewnętrzny. My czytaliśmy i rozmawialiśmy też o książkach podobnych, albo też podobnych, jeżeli chodzi o sposób rozwiązywania albo nakierunkowania rozwiązywania pewnych problemów. Dotyczy to dorosłych, dzieci, alkoholików. Między innymi oczywiście. Między innymi, bo od razu chcielibyśmy zaznaczyć, co również podkreśla autorka, że w tej książce jakby pokazywanie możliwości pracy nad wieloma problemami nie tylko dotyczy dorosłych dzieci alkoholików, ale też osób, które w dzieciństwie przeszły jakieś traumatyczne przeżycia. I to z zakresu różnego rodzaju uzależnienia ich rodziców. Zresztą, na przykład, bo to jest nie tylko oparte o uzależnienia, to jest oparte o rozwód rodziców na przykład, o śmierć. Trauma się wiąże z wieloma aspektami, które dzieją się w naszych życiach. I ta książka, mimo tego, że jest to napisane pomoc dla DDD i DDA w odzyskaniu emocjonalnej trzeźwości, tak naprawdę jest tylko pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o bardzo wielu procesach i niezwykle złożonych procesach wpływających na to, kim jesteśmy tu i teraz my, a także kim jest nasze ciało i w jaki sposób komunikuje się jedno z drugim i to drugie z tym pierwszym. Prawda, że merytoryczność Małgośki z filmu na film jest naprawdę coraz bardziej imponująca. Od początku. Słuchajcie, może jeszcze cofnę się troszeczkę dalej, zanim przejdę bezpośrednio do książki. To jest tak, że pewnego rodzaju forma psychoterapii, psychoanalizy, czy w ogóle pracy nad osobą jest stosunkowa w naszej cywilizacji świeża, bowiem trwa od 150 lat, gdzie były takie raczkujące... Tak, poczekaj, mogę coś powiedzieć? Pięknie mówisz. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jak ty mnie tak dzisiaj skomplementowałeś, to ja chciałam powiedzieć, że w naszych filmach bardzo podoba mi się, że ty jesteś odpowiedzialny za to początkowe wdrożenie do książki, za takie przygotowanie merytoryczne do książki, czyli autorka jest stamtąd, pisze o tym, dostała nagrodę, a tutaj pokazujesz... przepraszam, że taka dzisiaj tu prywata odchodzi, ale naprawdę już chciałam to dawno powiedzieć, no właśnie, a teraz to znowu nastąpiło. Tak. No właśnie, zastanawiam się, czy to są filmy, które mają na celu pokazać, jak każdy z nas jest fajny. Nie. Ale dobra, to dziękuję Ci bardzo za te miłe słowa. Natomiast chciałbym do tego wrócić, że ten sposób pracy nad sobą jest stosunkowo świeży. Różnego rodzaju były początki, natomiast w latach 50., 60. i później dopiero zaczął się kształtować pewien system, pewnego rodzaju zasady, czy też pewnego rodzaju schemat pracy nad problemami, z jakimi boryka się każdy człowiek. I autorka tej książki, która rzeczywiście bardzo, bardzo dużo pracuje z różnymi osobami, ale też jest osobą właśnie dorosłym dzieckiem alkoholika. I bardzo mocno tutaj to podkreśla, bowiem ona wykonała też ogromną pracę nad sobą. Adrem, nie ma przyszłości naszej dorosłości, naszego istnienia w świecie, w społeczeństwie, w rodzinie, jeśli pewnych rzeczy nie przepracujemy, jeśli w dzieciństwie mieliśmy bardzo dużo problemów związanych z odrzuceniem, brakiem dotyku, brakiem pocałunku i tak dalej, i tak dalej. W tej książce nie ma recepty, ale pokazane są różne drogi, jak można pracować, żeby pozbawić się tej traumy i żeby móc normalnie funkcjonować z radością czerpać po prostu z życia i z każdego dnia coraz więcej. Mhm. Śmiało, Małgosia. No właśnie, nie chciałam Cię przerywać. Ta książka jest podzielona na rozdziały. Myślałam, że też o tym wspomnisz, bo to jest też, myślę, dość ciekawe.
Także gdyby ktoś z Was zastanawiał się na przykład, czy ja taką traumę miałem w dzieciństwie, albo na przykład powie, tak, no moi rodzice się rozwiedli, ale ja jestem już dorosła i właściwie mnie to już nie dotyczy, nie dotknęło mnie to, przecież to było dawno temu. To ta książka, słuchajcie, zawiera takie rozdziały, podrozdziały, na przykład, czym jest trzeźwość emocjonalna, ciało pełne emocji, biologia miłości, przyporządkowanie słów stanom uczuciowym, gdy dziecko się boi. To właśnie dzięki tym rozdziałom, dzięki temu, że jest to tak pięknie uszeregowane i usystematyzowane, każdy z nas może, czytając tę książkę, odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy faktycznie ja sobie z czymś poradziłem, czy jest to tylko na przykład wyparcie, czy jest to przeniesienie, bo ja nie wiem, które rozdziały były dla Ciebie najciekawsze w tej książce, natomiast mnie niezwykle interesuje agresja, gniew, wychowanie dzieci. To są takie tematy mi, nie wiedzieć czemu, bardzo bliskie. I na przykład sytuacja gniewu i tego przeniesienia gniewu, to jest też bardzo dobrze opisana, że mieliśmy jakieś rzeczy właśnie trudne we wcześniejszych latach i później mamy to na zasadzie przeniesienia do swoich bliskich, że po prostu wyładowujemy swoją agresję, ten swój gniew na bliskich. Puentując tą wypowiedź Małgośki, w tej książce podana jest pewnego rodzaju statystyka. Byłem bity, prawdopodobnie będę bił. To jest tylko, pamiętajcie, statystyka, tak? I to jest tylko jakby skrót myślowy też. Tak, ale rzeczywiście ludzie, którzy przechodzili tą traumę, nie przepracowali tego, bo też nie mieli takiej możliwości, mają potencjalnie większe szanse, to jest złe słowo, ale mogą być prawdopodobnie bardziej naznaczeni tą zaszłością i zachowywać się bardzo podobnie, bowiem nie mogą znają nie znać innego czegoś modelu. Innego. Autorka też, co mi się w tej książce bardzo podoba, w odróżnieniu trochę od innych, których czytaliśmy o tej tematyce, oczywiście nie segreguję, że ta jest lepsza, tamta gorsza, natomiast tu jest coś wspaniałego, bowiem są przed niektórymi rozdziałami są cytaty i to cytaty z książek. Ale nie przed wszystkimi przypadkiem. A nie. Przed całymi rozdziałami bo ty mówisz o podrozdziałach, ale cały rozdział zaczyna się od cytatu, tak. Ja bym chciał Wam jeden rozdział przeczytać. Jeden cytat, tak. Oczywiście zaraz się domyślicie, z jakiej to jest książki. Prosiaczek idący w tyle za Puchatkiem wspiął się na paluszki i szepnął. Puchatku, co prosiaczku? Nic, rzekł prosiaczek, biorąc Puchatka za łapkę. Chciałem się tylko upewnić, że jesteś. I to jest wstęp do takiego rozdziału, który pokazuje ważność pierwszego etapu człowieka, czyli jak jest najmniejszy. Bez tego dotyku, bez czułości, on traci poczucie bezpieczeństwa. On nie jest w stanie sobie poradzić nawet w wielu późniejszych latach. Pamiętacie, w innej książce i w tej podany jest jeden przykład, o którym mówiła Małgosia. Mówię o tych rumuńskich dzieciach. Tak, że w pewnym momencie pod rządami Czałoczesku była sytuacja, że zakazana została aborcja, więc rodzice, którzy nie mieli pieniędzy na wychowanie tych dzieci, oddawali je do sierocińców, do domów dziecka i tam... One tam były hodowane, nie były wychowywane, tak. Tylko hodowane. Musiały mieć przewiniętą pieluszkę, musiały być nakarmione, ale to było wszystko, co one dostawały. I tyle. I one były z tych domów dziecka wyrzucane w wieku 16 lat i one sobie nie poradziły. Nie poradziły sobie ani w społeczeństwie, ani w normalnym życiu. Tutaj w tej książce podkreślana jest ogromna waga więzi rodzinnych, ogromna waga, którą powinniśmy przykładać do tego, ażeby dziecku zabezpieczyć te najważniejsze potrzeby. Ale też jest powiedziane bardzo jasno, słuchajcie, że nawet jeżeli dziecko jest jeszcze na takim początkowym okresie rozwoju, tak, to mówię o takich kilkulatkach, to spędzanie z tym dzieckiem czasu to jest jedyny możliwy kierunek, żeby to dziecko się prawidłowo i odpowiednio rozwijało. Nie my w telefonie czy w tablecie, a dziecko będzie sobie amuzą, ale obok nas,
bo to nie jest spędzanie czasu, to są właśnie spacery, to są te proste rzeczy, których nam, które myśmy doświadczyli jeszcze jako pokolenie tych bezkomórkowców, przecież rodzice chodzili z nami na spacery, prawdopodobnie w większości, ja nie mówię, że teraz tak nie jest, ale na pewno jest to utrudnione, bo łatwiej jest dać czasami dziecku po prostu tablet czy telefon, niech ono sobie posiedzi, a my mamy trochę spokoju, bo też czasy są inne, tak? Bo tego też nikt nie neguje, że czasy są bardzo szybkie, ale tutaj jest bardzo duży nacisk na to, żeby ten czas spędzony z dzieckiem, nawet jeżeli to jest tylko godzina, żeby to była godzina od A do Z poświęcona tylko i wyłącznie dziecku, bo ono i tak będzie czuło, że nie jest najważniejsze. Tu na przykład miej pozytywne oczekiwania co do dziecka. Badania wykazują, że pozytywne oczekiwanie skutkuje pozytywnymi rezultatami, a negatywne negatywnymi. Czy to nie jest proste? No właśnie, to jest banalnie proste, ale zobaczcie, jak łatwo nam przychodzi karcenie i mówienie, bo nie zrobiłeś tego, bo nie zrobiłaś tamtego, bo przyniosłeś czwórkę, a nie piątkę. Widzicie, łatwiej nam jest dawać kij, a nie marchewkę. Tak, ale muszę tutaj Wam coś powiedzieć. Mówiłem, opowiadałem o tym Małgosi, bowiem od kilku dni współpracuję ze znakomitym reżyserem, panem Grzegorzem Bralem, podczas sztuki teatralnej Dziady, drugiej części oczywiście, czyli Kusła. I no to jest wspaniały reżyser, niezwykle mądry, niezwykle inteligentny i on podczas tej pracy, ja oczywiście jestem tam odpowiedzialny za muzykę, ale on podczas tej pracy pokazuje drogi, gdzie aktorzy mogliby doszukać siebie w tej postaci i opowiada różnego rodzaju opowieści, przypowieści. I jedną z nich jest taką, która dotyczy trochę też tej książki. My, mówię teraz troszeczkę cytując pana reżysera, jesteśmy trochę takim pokoleniem straconym, powojennym. My mówimy, bo jesteśmy tak nauczeni, uważaj, nie skacz, bo się przewróci, nie potknij się i tak dalej, i tak dalej. Czyli wytwarzamy ciągle poczucie takiego niebezpieczeństwa wśród dzieci, tak? I drugą rzecz nam powiedział, co się dzieje właśnie, jeżeli ty mówisz o tych systemie kary, a braku marchewki. Jest takie plemię gdzieś głęboko w Afryce, które podczas gdy jakaś osoba z tego plemienia zrobiła coś złego, to wszyscy stają w okręgu dookoła niej i starają się jej mówić o niej dobre rzeczy. Nie karać, tylko dobre rzeczy, bo wierzą w to, że w tym człowieku jest dobro i on po prostu zbłądził. Nie chłostają go, nie karzą, nie piętnują, tylko szukają w nim dobra. Ale też jest inne plemię, które sobie w inny sposób radzi ze złymi emocjami. Raz do roku przychodzi szaman do każdego z osobna i mówi, słuchaj, jeżeli jest taka rzecz, którą brzydka rzecz, zła rzecz, którą zrobiłeś, którą wstydzisz się powiedzieć, przemyśl i ja przyjdę do ciebie jutro. No i tak każdemu z tego plemiona zadał to pytanie, na drugi dzień podchodzi i mówi, czy jest taka rzecz, którą zrobiłeś, której się wstydzisz nawet powiedzieć. I najczęściej ta osoba mówi, tak jest. On wyciąga rękę i mówi, daj mi to. I w tej książce też jest... I ta książka jest chyba taką właśnie ręką wyciągniętą, troszeczkę, nie? Bo cały czas my mówimy o świadomości i pracy nad sobą. Małgosia się śmiała, bo w tej książce jest taka też odnośnie związków, bo tutaj nie tylko poruszamy się, tak, jeżeli chodzi o uzależnienia, ale też nie, poruszamy się o pracę. To jest naprawdę tylko procent tak na tej książki. Tu chodzi o to, jak dobrze żyć, jak żyć w spokoju, jak żyć dobrze ze sobą, z partnerem, z emocjami, z dziećmi, z najbliższymi. Jak dobrze żyć w związku, że konflikty mogą budować, jeżeli wyciągniemy z tego coś dobrego. Że pięknie tutaj też jest napisane o miłości, tak? Tej pierwszej, takiego zauroczenia, takiego pożądania, tego sile, tego erotyzmu, a potem następuje ta kumulacja, przekierunkowanie tych emocji i miłości na dziecko. Oczywiście nie musimy tracić tej miłości między sobą, ale jest też coś takiego napisane. W tym związku bądźmy żółwiami, a nie zającami, tak? I ja Daniela zapytam, ja mówię, Danielku, ale co to oznacza? To jest tak, jakbym ja ci powiedziała, słuchaj, bądź trawą, a nie słonkiem, no ale co to znaczy? Oczywiście, że wiesz, co to oznacza. Że trzeba troszeczkę czasem zwolnić, a nie biegać chaotycznie po to, żeby może bardziej celebrować. I tu, jak już kontekst tej wypowiedzi mówisz, to już bardziej się mogę z tym zgodzić. Słuchajcie, jeszcze tylko może powiedzmy o języku.
bardzo komunikatywny. Jest bardzo wielu, wiele przykładów z książek. Ja chciałam tyle rzeczy jeszcze po prostu powiedzieć o... Dobra, mogę to oddaję Ci głos. Ostatnie dwie minuty. Nie, ja chciałam po prostu powiedzieć, że ta książka zawiera po prostu praktyczne wskazówki takie, które niby są oczywistością. Właśnie, jak na przykład mózg pijany śmiechem, albo co powoduje to, że jak się śmiejemy, co się dzieje z naszym ciałem, mózgiem, dokładnie, organizmem. Większe mózgi dzięki zabawie, słuchajcie, to po prostu... Gdzie się kumuluje w naszych narządach strach. Tak. Prawda? No, jest ta książka jest niebywała. Mhm. Ktoś mnie zapytał w komentarzach, właśnie nie tylko mnie, ale nas, widzów, bo został tatą. Ja nie pamiętam twojego niku, przepraszam cię bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiamy ciebie i oczywiście nowonarodzonego dziedziusia i mamę też. Zapytał nas, czy polecamy jakąś książkę, która pomogłaby mu być dobrym tatą. Mhm. I ja nie wiem, czy ta książka nie spełniłaby tego zadania. Co bardzo prawda, uniwersalna jest ta książka. Co prawda, to nie jest... sytuacja, słuchaj, podnieś lewą nóżkę i wtedy przewiń pieluszkę, potem potem zrób to samo z prawą i zapnij. Mhm. Nie ma takich wskazówek, ale wskazówki, jak sobie poradzić ze sobą i tym samym towarzyszyć dziecku, jak z nim być, bo ono tego potrzebuje, jak go pozytywnie wzmacniać i mówić właśnie, jakie ty jesteś piękne, kreatywne, mądre. Ale też jak radzić sobie z tymi wszystkimi rzeczami, które tak naprawdę prawdopodobnie jakaś trauma drzemie w każdym z nas, tak, która jest nieprzepracowana, która gdzieś tam, wiesz, może w pewnej chwili wybuchnąć, co tak, się okaże ogromną niekorzyścią na rodziny, na relacje dla samego społeczne. Siebie. No i przede wszystkim. Ale jest tam też taki mądra rzecz, już kończmy. Jest tam mądra rzecz o żałobie i o żałobie właśnie, jeśli chodzi o pewne epizody, tak to nazwę, tak, które mają miejsce w naszym życiu. Czyli taka żałoba po śmierci jest czymś naturalnym. Daje mu temu komuś możliwość przeżywania tej śmierci bliskiej osoby tak, jak on chce. Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te traumatyczne wydarzenia, których doświadczyliśmy, na przykład rozwód, na przykład, nie wiem, trudność w porozumiewaniu się z matką, na przykład właśnie alkoholik w rodzinie, to są rzeczy, które są dla nas traumami i z którymi też powinniśmy sobie w ten sposób poradzić, czyli przeżyć żałobę, po prostu przeżyć żałobę. I to jest bardzo ważne i taka wskazówka. Ja sobie zdawałam sprawę, jeżeli chodzi o rozwód, że rzeczywiście trzeba to ze sobą gdzieś przejść, ale żeby przeżyć sytuacje związane z ojcem alkoholikiem czy matką alkoholiczką i właśnie, żeby ta trauma nie miała miejsca, trzeba odbić tą żałobę, to takiej świadomości nie miałam. Polecamy Wam bardzo, bardzo serdecznie tą książkę Znajdź spokój wewnętrzny, Tian Dajton. To jest jedna z takich książek, które pomagają nam uporządkować... No, bardzo ładnie powiedziałeś. Tak, uporządkować swoje życie. Twoje, nasze. No nasze na pewno, ale jeszcze jest ciekawa rzecz taka, że możecie odpowiadać na te pytania, które są zawarte w tej książce, a to też de facto nie są pytania, to są właściwie takie rzucone myśli, w przestrzeń myśli, ale one tak są głębokie i tak mocno zostają, że człowiek po prostu z nimi jest. O. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy i co? Pożegnamy się z Wami. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.